seven, six, five, four, three, two, one. Dobry wieczór, trzeci dzień kwietnia 2024 roku. Jesteśmy po 26 kolejkach PKO Ekstraklasy. Radom jak Radom remisuje z Puszczą Niepołomice w poniedziałek wielkanocny 1-1 i o tym dzisiaj meczu porozmawiamy sobie z Rafałem Jonczykiem, czyli naszym stałym gościem, częścią, dużą częścią naszego składu pod Gołębnikiem. Cześć Rafał. Witam wszystkich serdecznie, witam wszystkich kibiców i wszystkich słuchaczy pod Gołębnikiem TV. No i oczywiście, tak jak wspominaliśmy tutaj w zapowiedziach, będzie również z nami Janek, który jest bohaterem Twittera, X-a, nazwijcie to jak chcecie, człowiek, który zażartował sobie, że jeżeli w tej rundzie Ekstraklasy jakiś bramkarz strzeli gola, to przyjdzie na stadion tej drużyny. No i takim trafem akurat się wydarzyło, że tym bramkarzem, tym szczęśliwcem, który zdobył bramkę, był Gabriel Kobylak, a więc Janka postanowiliśmy też zaprosić do siebie, porozmawiamy sobie na temat jego wyjazdu. Ogólnie postaramy się dowiedzieć, kto to tak naprawdę jest. Także sporo tych fajnych tematów, ale zaczniemy sobie oczywiście dzisiaj od tego meczu z Puszczą Niepołomice. Zanim przejdziemy do meczu, standardowo dziękujemy wszystkim za to, że jesteście, dziękujemy za liczne komentarze, lajki i wszystko, co dzieje się na naszej stronie, za naprawdę dobry odbiór i zachęcamy oczywiście do podawania dalej tych naszych materiałów, bo jesteście takim dużym motorem napędowym dla nas, dla tego, co po prostu robimy. Rafał, zaczniemy sobie standardowo, tak jak to zazwyczaj było podczas naszych live'ów tutaj, od takiego rzutu okiem na to, co wydarzyło się w tej 26. kolejce. Dzisiaj będziemy posiłkowali się źródłem, jakim jest 90minut.pl, czyli jedna z takich najbardziej znanych stron, jeżeli chodzi o old school w świecie piłki nożnej. I tak rozpoczęliśmy sobie granie w tą wielkanocną sobotę. Jagiellonia Białystok bardzo pewnie pokonała ŁKS u siebie 6-0 i to chyba taki kolejny pokaz mocy zespołu Adriana Siemieńca i potwierdzenie, że Jagiellonia tutaj naprawdę bardzo, bardzo poważnie już myśli o walce o Mistrzostwo Polski, gdzieś tam umocnienie swojej pozycji. Kolejne punkty stracił Śląsk Wrocław, kolejne punkty stracił Raków Częstochowa i Lech Poznań, który już z kolei zagrał też w ten wielkanocny poniedziałek. Ponadto wygrana Legii Warszawa, oczywiście remis, o którym sobie będziemy tutaj rozmawiali, Radomiaka. Wygrana Widzewa Łódź z Koroną Kielce, to też taki mecz, który na pewno nas, kibiców, w kontekście tej walki o utrzymanie interesował. Rafał, jakie twoje przemyślenia po tych wynikach? Czy coś cię tutaj zaskoczyło szczególnie? Czy coś mnie zaskoczyło? Trochę zaskoczył mnie wynik Radomiaka. Osobiście liczyłem na zwycięstwo. Poza tym tak z przebiegu meczu, tych, które oglądałem, to myślę, że Śląsk Wrocław powinien być zadowolony z tego remisu 2-2, bo w mojej ocenie na niego nie zasłużył i jeszcze ten głupi karny sprokurowany przez obrońcę Piasta, naprawdę idiotyczna sytuacja, w ogóle nie było żadnego zagrożenia, no ale ewidentne uderzenie ręką w twarz. No i bardzo fajna postawa Legii. Osobiście myślałem, że będzie dużo ciężej, że no, bałem się, czy Legia przywiezie 3 punkty z Zabrza. Fajnie, że to się udało. No i wygrana Widzewa z Koroną, słabsza z dyspozycja koroniarzy. Dzięki naszemu remisowi zyskaliśmy 1 punkt przewagi nad strefą spadkową. Pozostałe wyniki raczej można było się ich spodziewać. Być może lekkim zaskoczeniem remis Ruchu Chorzów z Rakowem Częstochowa, chociaż patrząc na zaangażowanie i ambicje zawodników z Chorzowa, to gdzieś tam ten remis
jakby odzwierciedlał przebieg meczu. Rzut okiem jeszcze na tabelkę, tak jak wspomniałem, tutaj Jagiellonia Białystok umacnia się na pozycji lidera, to już 51 punktów ekipy z Białego Stoku. Naprawdę okazała ta wygrana z ŁKS-em. To jest chyba taki przykład drużyny, potentanta takiego zespołu, który walczy o mistrzostwo. No tak to właśnie powinno wyglądać. Tacy rywale pokroju ŁKS-u przyjeżdżający do Białego Stoku powinni się bać i właśnie jeżeli mówimy o drużynie najlepszej w Polsce, to raczej wymagamy od tego, żeby ona właśnie tak wygrywała mecze z tymi teoretycznie słabszymi zespołami. Śląsk-Wrocław to już 4 punkty straty do Jagiellonii i Raków-Częstochowa tych punktów tak podobnie jak Lech Poznań. Legia delikatnie doskoczyła, no ale tutaj trzeba przyznać, że naprawdę będzie walka zażarta do końca o to top 3. Dzisiaj Wisła Kraków wygrała z Piastem Gliwice 2-1 w Pucharze Polski i to właśnie Wisła Kraków zagrała w finale tego Pucharu Polski. Teoretycznie zwycięzca drugiego półfinału, czyli meczu pomiędzy Pogonią Szczecin a Jagiellonią Białystok powinien być faworytem do wygrania tego finału, no ale gdzieś tutaj Wisła naprawdę potrafiła urwać punkty i potrafiła zaskoczyć niejednego ekstraklasowego rywala, także w finale to być może będzie wyglądało bardzo różnie, jeżeli Wisła Kraków faktycznie zdołałaby zdobyć ten Puchar Polski, no to Rafał, tutaj sytuacja będzie bardzo, bardzo nieciekawa dla klubów ekstraklasy, bo okaże się, że to czwarte miejsce nie będzie w ogóle gwarantowało pucharów, czyli trzeba będzie zagrać tak na dobrą sprawę o pudło. No i tutaj wydaje mi się, że pierwsza szóstka o to top 3 będzie walczyła. Jagiellonia chyba wydaje mi się już powolutku tutaj wyrasta na faworyta do wygrania tego trofeum po prostu. No ale sezon cały czas się zapowiada bardzo ciekawie, zarówno na górze, jak i na dole. Tutaj, jak wspomnieliśmy, wygrana Widzewa Łódź z Koroną Kielce spowodowała, że możemy no, jakiś tam pozytywów szukać po tym meczu z Puszczą Niepołomice i że ten punkt naprawdę ma jakąś tam swoją wartość, ale że był to słaby mecz i że mamy niedosyt, no to sobie za chwilę na pewno o tym porozmawiamy. Witamy wszystkich na czacie, witamy wszystkich naszych słuchaczy i tak jak już mówiłem na początku, zachęcam do tego, żebyście tutaj dzielili się z nami waszymi wypowiedziami i waszymi pytaniami. Będziemy się do wszystkiego powolutku odnosili. A my przechodzimy sobie, Rafał, do tego meczu w Krakowie z Puszczą Niepołomice i zanim sobie gdzieś tam przeanalizujemy poszczególne rzeczy i zatrzymamy się przy kilku sytuacjach, to powiedz mi, jakie jest twoje pierwsze odczucie po tym meczu? No duże rozczarowanie. To znaczy może nie samym wynikiem, bo analizowałem sobie dzisiaj specjalnie wyniki Puszczy z innymi drużynami w tym roku i wcale nie wypadliśmy tak źle. Będę się tu posiłkował troszeczkę moją ściągaweczką, bo taką sobie przygotowałem. Tak więc no, Puszcza tak naprawdę przegrała z ŁKS-em, przegrała ze Stalą Mielec, ale to były takie minimalne porażki, 2-1, 3-2, porażka 0-1 z Piastem, ale potrafiła zremisować chociażby ze Śląskiem, z Ragowem czy z Legią w takim stosunku, ale o ile wynik może jest to jeszcze do zaakceptowania, chociaż ja osobiście liczyłem na zwycięstwo, to bardzo rozczarowała mnie postawa drużyny, czyli zwłaszcza pierwsza połowa, brak zaangażowania, brak takiego biegania, brak trochę pomysłu na tą grę. Ta druga połowa wyglądała troszeczkę lepiej, a druga rzecz, która bardzo mnie zawiodła, rozczarowała, to decyzja trenera o tym, że nie zmienił Wagnera Diasa już w przerwie. Dokonał dwóch zmian, jednej tej wymuszonej, czyli Jardela za Rosze i pojawił się Grzesik za Jakubika, więc jakby no, w pewnym sensie to może być jakimś tam usprawiedliwieniem, że trener nie chciał korzystać od razu z trzech zmian w przerwie, ale zdecydowanie dla mnie tym zawodnikiem,
który w pierwszej kolejności był do zmiany i powinien być już zdjęty w przerwie, był Wagner Diaz, w mojej ocenie taki najsłabszy zawodnik tego meczu, potem dodatkowo dostał czerwoną kartkę, więc no dość duże rozczarowanie, jeżeli chodzi o to spotkanie, no prawie całej drużyny. Na temat Gabriela dzisiaj chyba nie będę się wypowiadał, bo zazwyczaj jestem jego adwokatem i przy tych lepszych czy gorszych meczach zawsze go bronię. Myślę, że po przedwczorajszym meczu no nie trzeba nic tu nikomu mówić, zdobył bramkę, wyratował drużynę w kilku sytuacjach, więc zdecydowanie najlepszy zawodnik meczu, ale największym takim rozczarowaniem postawa, w zasadzie brak zaangażowania, bardzo ewidentny, bardzo widzialny całej drużyny Radomiaka. No to chyba takie najbardziej, najczęściej pojawiające się po prostu opinie na temat tego, brak zaangażowania, brak jakiejś walki. Też ciężko mi się odnieść do tego meczu, bo mam takie wrażenie, że nawet pomimo tego przegranego meczu z Jagiellonią Białystok, to my wyglądaliśmy dużo lepiej, było to zaangażowanie, było bieganie, była walka o każdą piłkę i miałem takie wrażenie, że no po tym meczu z Jagiellonią po prostu nie byłem jakimś mega zawiedziony, bo też miałem wrażenie, że po prostu pokazał nam ten mecz, jak jeszcze daleko jesteśmy od tej czołówki, od zespołów, które będą liczyły się w walce o najwyższe cele. Z kolei wcześniej ten mecz w Gliwicach to był zupełnie inny Radomiak i też zupełnie inaczej wyglądająca drużyna. No i mam wrażenie, że znowu zataczamy jakieś koło, znowu wracają te demony z początku rundy wiosennej, znowu zespół wygląda tak, jakby grał troszeczkę od niechcenia się, nie chciałbym tutaj personalnie wymieniać poszczególnych piłkarzy, natomiast mam wrażenie, że momentami to po prostu gdzieś tam dreptaliśmy, a nie biegaliśmy za piłką. I tak jak tutaj powiedziałeś, trzeba też oczywiście brać pod uwagę to, że graliśmy z Puszczą, która potrafiła dwa razy choćby urwać punkty Legii czy oszukać Raków, tak, ale czy też Śląsk Wrocław. Natomiast po takiej stracie bramki na 0-1, to ja oczekiwałem, że naprawdę ruszymy troszeczkę bardziej przed siebie, bo trzeba było zacząć po prostu odrabiać straty. Paradoksalnie to ten Radomiak Rafał wyglądał najlepiej w momencie, kiedy padła ta bramka na 1-1 i graliśmy już wówczas w dziesiątkę. To wtedy ten Radomiak tak wyglądał troszeczkę, można powiedzieć, pozytywniej niż w przebiegu tego całego spotkania, no ale to mimo wszystko jest o wiele, wiele za mało. Mogliśmy sobie zapewnić taki spokój w tej tabeli, mogliśmy już praktycznie przyklepać sobie jedną ręką to utrzymanie, no a tak zostaliśmy, no okej, z jednym punktem więcej nad strefą spadkową, natomiast ten kalendarz dla nas jest taki, no można powiedzieć, wymagający, bo mamy Mistrza Polski za chwilę u siebie, Raków, który po raz kolejny traci punkty i Raków, który na pewno przyjedzie tutaj mega zmotywowany, a później dwa ciężkie wyjazdy do Łodzi i Korony, no i jeżeli tam doszłoby do jakichś porażek, to może się niestety zrobić znowu bardzo gorąco. To znaczy akurat to, że zaczęliśmy grać lepiej, kiedy graliśmy w 10, nie jest dla mnie to jakimś takim dużym zaskoczeniem, bo wiadomo, że nie jesteśmy specjalistami od ataku pozycyjnego i zawsze, kiedy gramy z drużynami, które się bronią, które zamykają i tak jakby skracają grę, nie pozwalają nam rozwinąć się skrzydeł i przejść do szybkiego ataku, to gra nam się dużo ciężej. W momencie, kiedy Wagner wyleciał z boiska, no to Puszcza chciała zamknąć spotkanie, troszeczkę ruszyła do przodu, otworzyły się przestrzenie i właśnie wtedy zaczęliśmy grać, a w pierwszej połowie no nie mieliśmy kompletnie pomysłu na to, jak rozbić drużynę z Niepołomic. Ogólnie no słabo tutaj byliśmy jacyś tak przygotowani, nie było pomysłu kompletnego na grę. Paweł G. prosi o zadanie pytania trenerowi o brak zaangażowania. Tak, o tym też myślałem i na pewno przy najbliższej okazji zapytam i mam nadzieję, że w meczu z Rakowem no to zaangażowanie będzie dużo większe. Jeżeli chodzi o kolejne pytanie z czatu od Maćka Nowaka, jak widzicie pozycję numer 10 na mecz z Rakowem?
Wydaje mi się, że tam zagra Bruno Jordão w miejsce Wolskiego, no bo tak naprawdę chyba mamy tylko dwie alternatywy, albo Jordão, albo Leo. Patrząc po tym, jak ostatnio trener wybiera skład, jakie podejmuje decyzje personalne, myślę, że raczej postawi na Bruno Jordão. Czy to będzie dobry wybór? No ja osobiście wolałbym, gdyby zaryzykował i postawił na Leo, chociaż z drugiej strony nie jestem pewien, czy Leo podoła na 90 minut, tak? Dłuższy czas bez grania w pewnym wymiarze, więc będzie miało to jakiś tam wpływ, ale no myślę, że tutaj decyzja trenera będzie pomiędzy tymi dwoma zawodnikami i myślę, że jednak trener postawi na Bruno Jordão. Około godziny 22 jesteśmy wstępnie umówieni z Jankiem, który przepraszał mnie tutaj w wiadomości, mówił, że spóźni się, miał kończyć pracę o 9, to jednak gdzieś tam mu się wszystko przedłużyło, sprawy zawodowe, także czekamy na niego, ale do tego czasu po prostu stwierdziliśmy, że zamienimy sobie to wszystko, jak to dzisiaj miało wyglądać, bo najpierw mieliśmy zrobić wywiad, później gadać o meczu, troszkę tam się to pozmieniało, natomiast no tak jak mówię, teraz sobie omówimy ten mecz, zmierzymy się z waszymi pytaniami i później będziemy przechodzili do takich bardziej pozytywnych tematów. Rafał, w kontekście tego meczu wybrałem dla nas cztery takie sytuacje chyba najbardziej ważne i myślę, że krótki komentarz z naszej strony. Ta stracona bramka, no myślę, że naprawdę tutaj wszyscy musieliśmy być zawiedzeni, bo doskonale wiedzieliśmy, jak to wyglądało przed meczem, doskonale też wiedzieliśmy, jak wyglądały treningi Radomiaka przed tym spotkaniem z Puszczą, ten sparring ze Zniczem Pruszków zamknięty. Ogólnie takie wieści do nas dochodziły, że bardzo dużo klub poświęcił, trener poświęcił ćwiczeniu tych stałych fragmentów gry, nie tylko w kwestii ofensywnej, ale też defensywnej. No i co, czwarta minuta meczu i dostajemy gonga praktycznie po wyrzucie z autu. Może nie jest to jakiś tam stricte stały fragment gry, ale jest to wyrzut z autu, podobnie pewnie ćwiczony jak obrona przy rzucie rożnym. No i taka sytuacja, w której niestety po raz kolejny musimy zganić naszą obronę, która spisywała się do tej pory całkiem nieźle od przyjścia zwłaszcza Wuskowicza. No ale tutaj patrzymy sobie na ten obrazek, siedmiu naszych piłkarzy gdzieś tam w okolicach 11 metra, nawet 8 w pewnym momencie, 6 stojących przed Kobylakiem i nikt nie potrafił tej piłki wybić na aut bądź wykopać do siebie gdzieś tam do przodu. Zbita piłka przez Dawida Abramowicza, bardzo nieszczęśliwie, ale też no jest to jednak błąd, tak, obrońcy, no i robi się kwas. Wiesz co, ja byłem na którymś z treningów, gdzie drużyna trenowała właśnie te stałe fragmenty gry, zarówno w ofensywie, jak i w defensywie. No i wyglądało to całkiem nieźle. Tutaj w tych pierwszych minutach odniosłem wrażenie, że chłopaki po pierwsze podeszli trochę za nerwowo, byli przestraszeni tego, co się w ogóle zadzieje i jak duże ryzyko niesie za sobą ten stały fragment gry. No rzeczywiście, złe wybicie Dawida Abramowicza głową, trochę na jego obronę to, że no tak zareagował w ostatniej chwili, bo był chyba zasłonięty przez Roszę. Rosza mogło się Abramowi wydawać, że Rosza wybije tą piłkę, albo przynajmniej zbije ją gdzieś na bok, ale jeszcze większym błędem w tym ustawieniu, nie wiem, czy to było takie wytyczne trenera, czy zawodnicy po prostu źle się tu ustawili, brakowało zawodnika mniej więcej tak w środkowej strefie pola karnego, który gdzieś tam przyblokuje tą piłkę, wybije, nie mówię już tutaj przy samym strzale, ale dosłownie chwilę wcześniej, gdzie skiksował jeden z zawodników Puszczy. Wydaje mi się, że tam gdzieś mniej więcej na 11 metrze powinien znaleźć się któryś z zawodników, który będzie blokował, próbował zbić piłkę. No co, złe ustawienie, wszyscy wiedzieli, że Puszcza jest niebezpieczna ze stałych fragmentów gry, padł gol, a potem no, Puszcza starała się nie dopuścić i rozbijać nasze ataki, no błąd naszej obrony.
dwie takie sytuacje w pierwszej połowie, jeżeli chodzi o Radomiaka, które ja pamiętam, a więc strzał Dawida, może trzy, strzał Dawida Abramowicza z końcówki pierwszej połowy, taki niesygnalizowany sprzed pola karnego, który świetnie obronił Zych. Wcześniej też była taka sytuacja Roszy, który uderzał, no po ziemi ta piłka poszła, więc nie sprawiła dużego zagrożenia, no i dośrodkowanie na Roszę z samej końcówki spotkania przyblokowane, zresztą po tym dośrodkowaniu niestety doszło do tej kontuzji naszego napastnika, ale generalnie zanim o samej kontuzji, to w takich aspektach ofensywnych no zdecydowanie za mało tego Radomiaka było, o tym zresztą powiedzieliśmy. I niestety, ale dla mnie za mało też było samego Leonardo Roszy. Mam wrażenie, że to jest taki zawodnik, który daj Bóg, wróci jeszcze w tym sezonie, tak? Ale jest to taki zawodnik, który potrzebuje tutaj opieki koło siebie, który potrzebuje takiego przewodnika, który gdzieś tam pomoże mu wejść w to pole karne, ewentualnie odciąży tych obrońców po prostu drużyny przeciwnej, bo kiedykolwiek Rosza dostawał piłkę, to on był za chwilkę obstawiony przez dwóch, trzech obrońców Puszczy Niepołomice, bardzo często musiał się po tą piłkę wracać i tak przypominało mi to troszeczkę Roberta Lewandowskiego z naszej kadry, zawodnika, który zostaje gdzieś tam wystawiony na to wszystko, a niech se radzi. No a niestety Leonardo Rosza to też nie jest taki napastnik i my takiego napastnika chyba dawno nie mieliśmy, który potrafiłby przejść pole karne, okiwać dwóch, trzech zawodników i oddać strzał. Także wydaje mi się, że tutaj bardzo duża luka i to też bardzo, bardzo nas ogranicza w tych poczynaniach ofensywnych. Wszystko wyglądało tak, jak to wyglądało w poprzednich meczach. Sporo dośrodkowań, niestety nie przynoszących skutku. Także jeżeli chodzi o tą ofensywę, Rafał, znowu bardzo, bardzo bezzębnie. No tak, no rzeczywiście tam gdzieś ta gra się nie klei, coś się nie układa. Michał Paluchiewicz na czacie napisałeś, że przesadziłem z Leo. No tak, zdaję sobie sprawę, że Leo to już nie ta forma, co kiedyś. Wiek troszeczkę przeszkadza, ale tak naprawdę na daną chwilę, żeby zamienić Wolskiego, żeby zagrał ktoś na dziesiątce, no to chyba mamy tylko te dwie opcje w takiej dyspozycji do grania. Bruno Giordao. No z jednej strony zawodnik młodszy, wybiegany, gdzieś tam myślmy przyszłościowo o nim, tak? Gdzieś potrzebuje ogrania, ale no mnie na razie nie przekonuje. Wydaje mi się, że gdyby Leo dostawał więcej minut, na pewno byłby w lepszej formie takiej meczowej i no może by to zaskutkowało lepszą grą, a na pewno od Leo, będąc na boisku w takim meczu jak z Puszczą w dłuższym wymiarze czasu, no moglibyśmy się spodziewać, że wtedy, kiedy ta drużyna nie gra, nie ma takiego zaangażowania, na pewno oczekiwałbym od niego, że pociągnie tą drużynę, że swoim zachowaniem stanie się takim liderem gdzieś tej przedniej formacji i no będzie przynajmniej próbował, że przełoży ten swój charakter i to będzie jakimś dodatkowym atutem, bo czasami nie same umiejętności czy forma dnia są decydujące, tylko samo zaangażowanie, to czego brakowało zawodnikom. Wiem doskonale, że Leo ma zielone serce i nawet jeżeli idzie mu troszeczkę gorzej, to on potrafi to przełożyć. No i w tej kwestii, w takich momentach, kiedy mamy teraz zawodników pauzujących, brakują pauzujących za kartki, jakieś kontuzje, wydaje mi się, że w większym stopniu powinniśmy postawić na Leo. Myślę, że też trener powinien w większym stopniu dać szansę młodym zawodnikom. Snopczyński czy Okoniewski. Próbujemy Wagnera. Wagner gra, z tego co patrzyłem, siódmy mecz. Rozegrał około 250 minut. No i poza drugą połową w meczu z Jagiellonią, we wszystkich pozostałych meczach moim zdaniem rozczarowywał, tak? Średnio dostawał w każdym meczu około 37 minut. Myślę, że gdyby Snopek czy Okoń dostawali po 37 minut w 4-5 kolejnych meczach, okej, może nie byliby lepsi, może nabieraliby
jakiegoś takiego ogrania, ale na pewno swoim zaangażowaniem, swoją wolą walki zaprezentowało to bardziej, dużo lepiej dla zespołu i przełożyłoby się to na lepszy wynik w perspektywie czasu, nawet kolejnego sezonu. Nie wiem, czemu uparcie tak trener kolejny mecz z rzędu stawia na Wagnera, a nie daje szansy młodym zawodnikom. No jeżeli nie idzie z jednym zawodnikiem, wiem, że chcemy go odbudować, ale młodzież powinna dostać zdecydowanie więcej szans, zwłaszcza teraz po takim meczu jak z Puszczą, kiedy brakowało zaangażowania, brakowało woli walki, to może potrzebny taki kubeł zimnej wody, żeby odstawić kilku zawodników na boczny tor i zaryzykować w meczu z Rakowem, z mistrzem Polski, wpuścić, nie wiem, Leo czy Snopczyńskiego. Nie mówię, żeby wpuszczać wszystkich naraz, bo to mogłoby w ogóle zaburzyć system i skończyć się bardzo źle, ale żeby każdy z tych zawodników dostał więcej szans, tak żeby inni troszeczkę zrozumieli, nie czuli się pewnie. No to wygląda troszeczkę tak, jakby... Zaczyna mnie to niepokoić, jakby trener troszeczkę realizował jakieś założenia, jakby to powiedzieć, zarządu. Bardziej zależało mu na promowaniu tych, a nie innych zawodników i odbudowaniu koniecznie jednego, drugiego, trzeciego obcokrajowca, a nie dawania szansy naszym zawodnikom, którzy są tutaj od lat, a myślę, że jakby dostali tyle minut, co dostają szans tamci, to też by coś pokazali, bo dla takich młodych chłopaków bardzo ważne jest granie, bardzo ważne są kolejne minuty i tu moje słowa krytyki pod kątem trenera. Liczę, że w meczu z Rakowem zaryzykujemy i że to się zmieni. No inną sprawą jest też to, że no wydaje mi się, że jeśli chodzi o Wagnera, to tutaj można w jakiś tam sposób trenera bronić, bo wszedł na tą Jagiellonię i naprawdę dał dobrą zmianę, więc z jednej strony no nie dziwię się, że trener dał mu grać od pierwszych minut, natomiast zgadzam się z tym, co ty powiedziałeś i też pisałem o tym, że dla mnie Wagner to nie był taki piłkarz. Po pierwsze był do zmiany w przerwie już i też pisałem na Twitterze o tym, że powinien być do zmiany. Dwa, wydaje mi się, że w ogóle nie był to taki piłkarz charakterystycznie dobry do tego, żeby zagrać od pierwszej minuty. To jednak było wiadomo, że z Puszczą będzie taka rąbanka, że będą decydowały centymetry w powietrzu, że będzie dużo przepychania się. No Wagner niestety tutaj takich przepychanek dużo przegrał, on odbijał się momentami od zawodników Puszczy i wydaje mi się, że jeżeli na tego piłkarza stawiać, to bardziej znowu na zasadzie wejścia z ławki. Myślę, że taki Wagner mógł dać dużo więcej Radomiakowi, gdyby wszedł w 60. 70. minucie, niżeli Wagner, którego widzieliśmy w meczu właśnie poniedziałkowym. Pierwsza połowa i tutaj skończyła się dla nas katastrofalnie, bo kontuzją Leonardo Rossi, no wydaje mi się, że ten piłkarz powinien po prostu, jeżeli zostanie u nas na kolejny sezon, mieć chyba zabronione granie w Krakowie, bo to jest niesamowite, jaki go pech prześladuje. W tym pierwszym meczu no to ten pech może był spowodowany też jego lekkomyślnością, natomiast tutaj naprawdę katastrofa, jeżeli chodzi o to starcie. Wydawało się, że tam naprawdę nic groźnego się nie wydarzyło, strzał z główki, gdzieś tam źle po prostu Leonardo upadł i sytuacja wyglądała tak, że puściliśmy tutaj wiadomość, która do nas dotarła od rzecznika Damiana Markowskiego, który z kolei puścił tweeta, że to może być poważna sprawa. Później ten tweet zniknął, my też stwierdziliśmy, że usuniemy tą wiadomość, bo dochodziły kolejne to informacje, że może faktycznie nie będzie aż tak źle. Czekamy oczywiście na wyniki badań. Te wyniki badań, miejmy nadzieję, że do meczu z Rakowem już będą znane i no z takich ostatnich wiadomości, jakie ja słyszałem, Rafał, no to 2-3 mecze przerwy w tym optymistycznym wariancie. Nie wiem, czy ty jakieś aktualności masz w tej sprawie, ale... Czy ja rozmawiałem? Ja rozmawiałem w klubie na ten temat. No... Nie mogę zdradzać personaliów, ale z osobami, powiedzmy, dobrze poinformowanymi i to, co usłyszałem, no jakby pokrywa się z tym, co Szymon pisał na Weszło, że tak naprawdę troszeczkę ta diagnostyka w tych dniach jest utrudniona ze względu na bardzo dużą opuchliznę tego miejsca, czyli kostki, stopy, tam gdzie się coś zadziało.
Dopiero w poniedziałek będzie wykonywane jakieś szczegółowe badanie USG i rentgen i wtedy klub gdzieś będzie miał więcej informacji. Na 100% Leonardo nie zobaczymy w meczu z Rakowem. Najprawdopodobniej także z ŁKS-em, a co dalej? Przepraszam, to wszystko zależy właśnie od tych wyników badań przyszłotygodniowych. Jak tylko coś będziemy wiedzieli, to na pewno będziemy informowali Was wszystkich na Podgołębnikiem, a na razie jest taka jakby wersja nieoficjalna klubu, że no, ciężko jest cokolwiek powiedzieć, bo ta opuchlizna przeszkadza w pełnej diagnostyce tego, co się stało. Przechodzimy sobie do drugiej połowy i tutaj kilka fajnych interwencji Gabriela Kobylaka, może przy jakichś niegroźnych, jedna taka naprawdę groźna sytuacja była przy centrostrzale, dośrodkowaniu, niech nazwicie to jak chcecie, natomiast przechodzimy do 60 minuty i tutaj sytuacja, od której no, zaczęła się burza mózgów, zaczęło się dużo negatywnych komentarzów właśnie pod kątem Wagnera Diasa, czerwona kartka, atak na no, ponad piszczelem, wyprostowaną nogą. No Rafał, tutaj chyba nie ma w ogóle o czym gadać, czerwona kartka ewidentna, jeżeli już takie różne przeróżne faule widzieliśmy karane czerwonymi kartkami, no to tutaj ta czerwona kartka musiała być. No i niestety do tego podobno jakieś pyskówki w kierunku technicznych arbitrów, które mogą zakończyć się pauzą dwóch, pauzą trzech meczów, dwa mecze to jest to minimum. Miejmy nadzieję, że tylko takie minimum będzie, że gdzieś tam faktycznie troszkę się Wagnerowi upiecze, no ale to tylko taki wyznacznik tej bezsilności Radomiaka, ale i też bezsilności Diasa. I kolejny taki piłkarz, który nie wytrzymuje tutaj psychicznie na boisku, co naprawdę musi nas martwić. No tak, tylko że powiem Ci, że z jednej strony to nie wiem, czy nie chciałbym, żeby ten Wagner jednak posiedział na tej ławce troszeczkę dłużej, bo może to otworzy szansę właśnie naszej młodzieży i ktoś będzie pojawi się jako zmiennik dla Luisa Machado, bo najprawdopodobniej on w tym momencie zajmie miejsce. Myślę, że Peglow nie jest jeszcze gotowy na pełne 90 minut, być może pojawi się w kadrze meczowej w najbliższym meczu, ale myślę, że raczej od pierwszej minuty nie ma co na to liczyć, chociaż trzeba przyznać, że Peglow bardzo dobrze zaprezentował się, no ja widziałem w pierwszej połowie w meczu ze Zniczem, więc prezentował się wtedy bardzo fajnie, bardzo dobrze. I myślę, że gdzieś tak koło meczu z ŁKS-em czy z Koroną powinien być już gotowy w pełni do gry, ale na Raków chyba raczej być może znajdzie się w kadrze meczowej, tym bardziej, że zabraknie Roszy, Wagnera, Wolskiego, więc zwolni się troszeczkę tego miejsca na ławce, więc przypuszczam, że trener będzie trzymał go w obwodzie, a Wagner troszeczkę niech jednak sobie odpocznie, bo mnie ten zawodnik jak na razie nie przekonuje. Ja wiem, że Semedo czy Felipe Nascimento w przeszłości też potrzebowali trochę czasu, żeby przekonać nas do siebie i się odbudować, ale na daną chwilę ten zawodnik robi chyba więcej szkody niż pożytku. Tutaj ewidentny faul, nawet trener z tym nie dyskutował, nie polemizował, powiedział, że czerwona kartka ewidentna, więc no mam nadzieję, że pierwszym wyborem będzie teraz Machado na lewą stronę, a w jego miejsce gdzieś tam jako rezerwowy będzie brany pod uwagę albo Peglow, albo Okoniewski. No i ta piękna bramka Gabriela Kobylaka. Krótki komentarz z twojej strony. No ja myślę, że o takich rzeczy to długo jeszcze możemy nie zobaczyć, ale co mnie zdziwiło najbardziej przy tej sytuacji, ja miałem wrażenie, że Oliwier Zych tam coś pokazywał swoim obrońcom, że spokojnie, spokojnie, panowie, mam to pod kontrolą, i nagle nie zorientował się, gdzie ta piłka w ogóle jest. Nie sądzę, że tam jakiś podmuch był czy coś, no ale mega, mega błąd jednak bramkarza i tutaj już później. No zdecydowanie. No. Myślę, że tak jak Gabriel mówił w wywiadzie pomeczowym, że w pewnym momencie to on myślał, że nawet źle podał tą piłkę i że tu jakby sprokurował stratę,
Więc tutaj super, że tak wyszło, że Gabriel zapisał się na kartach historii Ekstraklasy jako pierwszy bramkarz, który strzelił spoza pola karnego drużyny rywali. Pierwszy młodzieżowiec w barwach Radomiaka, który zdobył gola, ale myślę, że bardziej niż zasługa samego Gabriela przy zdobyciu tej bramki, to jest wina właśnie bramkarza Puszczy. No, ewidentny, katastrofalny błąd. Na konferencji prasowej trener Puszczy chyba jednak był bardzo rozczarowany i zawiedziony. Nie wymienił z nazwiska zawodnika, no ale napominał o tych błędach, że jeżeli będą popełniali takie błędy, to ciężko będzie o utrzymanie, więc tu największy wpływ chyba miał jednak błąd, a rzeczywiście masz rację, że on tam przez chwilę chyba pokazywał do swoich obrońców, że ma wszystko pod kontrolą, zostawcie panowie, moja, no i rzeczywiście jego. No i faktycznie też słyszałem kilka takich komentarzy po tym meczu, że żeby się później nie okazało, w obliczu tego, co Puszcza gra, że zabraknie im, z ich punktu widzenia, żeby się nie okazało oczywiście tak, że zabraknie im tych dwóch punktów z Radomiakiem, a widząc, co dzieje się w tabeli, no to tutaj naprawdę każdy punkcik jest po prostu na wagę złota, ale też oczywiście no, nikt nie jest powiedziany, że gdyby ta bramka nie padła, to Radomiak w jakiś inny sposób by nie wyrównał, także można sobie tutaj rozkminiać, można sobie dywagować, można sobie analizować, a różnie być po prostu mogło. Trzeba zajrzeć na czat, bo widzę, że tutaj naprawdę dużo piszecie. Tak, ja wiesz co, odniosę się do dwóch trudnych może takich pytań, bo nie chcę, żeby ktoś pomyślał, że od nich uciekamy. Wojtek z innej beczki, ktoś poruszył wynik finansowy netto klubu za 2023 rok, minus 11,5 miliona netto. No i na pewno minus duży i może przez to, że dzisiaj pojawiły się gdzieś te wyniki finansowe, taka tabelka, niektórzy bardziej zrozumieją to, czemu w styczniu mieliśmy tyle transferów wychodzących, gdzieś ten budżet trzeba było ratować. Pamiętajmy, że ponad 6 milionów wpłynęło do budżetu klubu z transferów za tych zawodników. Mamy więc małe co nieco. Mamy tak, małe więc, co nieco. Więc tu jest to, co czym często powtarzamy, że Excel musi się zgadzać. No jak widać na tym załączonym obrazku, nie wiem, czy mieliście okazję zobaczyć ten slajd z wynikami finansowymi, to tylko trzy kluby wyszły na plus za zeszły rok i z tego dwa ekstroklasowe, trzecim była Arka Gdynia. Wszystkie pozostałe kluby są na minusie, Radomiak jest gdzieś tam w środku tabeli, więc no jeżeli chodzi o to, czy jest źle, bardzo źle, no na pewno jest minus i są jakieś tutaj no, kwestie do poprawy i no, klub nad tym pracuje, dlatego też te transfery wychodzące, miejmy nadzieję, że będzie dobrze. A drugie pytanie, tylko je gdzieś odnajdę, też właśnie z serii było tych trudniejszych. Ktoś pytał tutaj, nie mogę teraz tego odnaleźć, ktoś pytał o płatności wobec zawodników. Witam, Pablo, witam wszystkich. Czy pan Rafał może wie, czy to prawda, że piłkarze mają jakieś zaległości? Słuchaj, nic mi na ten temat aktualnie nie wiadomo, ale przyznaję, że gdzieś tam takie sytuacje w przeszłości jakby no, miały miejsce, ale to nie jest tak, że to się dzieje tylko u nas w klubie. Te poślizgi miesiąc czy dwa zdarzają się regularnie we wszystkich klubach. Kiedyś miałem okazję rozmawiać z jednym z naszych polskich zawodników. Nie ma go chyba już w drużynie. Nie ma na pewno. W każdym razie powiedział mi dość taką mądrą rzecz i ja jej się trzymam. Mówi, wiesz Rafał, my gramy od lat w tej lidze i trochę wiemy, jak ta liga funkcjonuje i we wszystkich klubach gdzieś są jakieś tam zaległości, poślizgi, później one są wyrównywane. Nawet w Legii wiem od chłopaków, że
zdarzały się w przeszłości jakiś tam miesiąc czy półtora opóźnienia, więc no niestety w naszej polskiej lidze, w naszych realiach jest to jakąś normą, ale czy to jest jakiś problem na obecną chwilę, no taki poważny w naszym klubie, to nic mi na ten temat, nie wiadomo. Do pytań będziemy sobie wracali, ale chcielibyśmy gdzieś tam troszeczkę zamknąć podsumowanie tego meczu, także ostatnia ta sytuacja, dwie ostatnie sytuacje, o których warto wspomnieć, poza tą bramką Gabriela Kobylaka i poza tym, że uratował nam wynik strzeloną bramką, no to tutaj Rafał musimy docenić te dwie wybronione sytuacje z końcówki spotkania, gdzie najpierw zachował zimną krew i po prostu wyczekał do końca zawodnika Puszczy, później obronił jeszcze taki strzał z dystansu, niezła parada, no i trzeba przyznać tutaj szczerze, jednak tutaj Gabriel Kobylak man of the match i myślę, że nie, ciężko się tutaj nie zgodzić. Wydajcie nam znać na czacie, co sądzicie na temat Gabriela po tym meczu. Nie wiem, Rafał, czy chciałbyś czymś uzupełnić tą wypowiedź, bo... Słuchaj, ja już tyle rzeczy na temat Gabriela powiedziałem w poprzednich audycjach, że myślę, że dzisiaj no, Gabriel sam swoją postawą bronił się w 100%, tak więc no, na pewno jakieś gdzieś tam drobne błędy były, nerwowa reakcja w pierwszych minutach, ale ogólnie w przekroju meczu, w przekroju całej kolejki, no to taki zdecydowanie najlepszy zawodnik tego meczu, wybrany także do 11 kolejki, więc no, to nic dodać, nic ująć. Garść statystyk po pierwszej połowie, na co warto zwrócić uwagę, no to duże posiadanie piłki w wykonaniu Radomiaka i to tak wydawać się mogło, że te strzały celne, ogólnie statystyka strzałów nie wyglądała najgorzej, ale to nie miało żadnego jakiegoś absolutnie tutaj przełożenia na to, co widzieliśmy na boisku, bo tych strzałów sporo zablokowanych albo takich bardziej na statystykę dla bramkarza. W drugiej połowie to już to posiadanie piłki się wyrównało, ale to jest sprawa jakby oczywista, bo graliśmy od 60 minuty w dziesiątkę, tak? Wyrównała się statystyka strzałów celnych. Ale mówię, mało tego Radomiaka było niestety w ofensywie. Te statystyki mogą być bardzo, ale to bardzo mylne. Jeżeli miałbym sobie jakąś sytuację jeszcze przypomnieć, no to była taka sytuacja Diasa właśnie, jeszcze zanim wyleciał z boiska. Chyba tam Semedo fajną akcję zrobił z prawej strony, okiwał dwóch piłkarzy i podał do Diasa, a ten gdzieś tam z półwoleja, mając sporo czasu, bo mógł sobie przyjąć i w zasadzie popatrzeć, jak ustawiony jest bramkarz, uderzył wysoko nad bramką i to taki chyba obraz Radomiaka w tym meczu, jeżeli chodzi o ofensywę. Defensywa no niestety zaspała nie w pierwszej połowie, później w miarę okej. No i co? I tak ten mecz się chyba dla nas zakończył. Nie wiem, czy jest tutaj kogo, czy da się kogoś tutaj w ogóle wyróżnić na jakiś plus, Rafał, według ciebie? Czy komuś byś wstawił pozytywną laurkę, bo... No tak ciężko kogoś wybrać. No poza Gabrielem Kobylakiem to tak uczciwie no, chyba trochę tak najlepiej wyglądał, mimo tego błędu, nie do końca błędu, ale gdzieś tam pewnej winy Abrama przy bramce i zbicia tego głową, to myślę, że no, Dawid wyglądał tak w miarę najsolidniej. Też bardzo dużo przebieg lewą, prawą, lewą stroną. Czasami pojawiał się i na prawej stronie. Bardzo fajne uderzenie w końcówce pierwszej połowy wyjęte przez Zycha. No, gdyby ono weszło, to mogłoby kandydować naprawdę do miana bramki kolejki. Mógłby tu przebić nawet Kobylaka. Ale ogólnie wszyscy pozostali zawodnicy to przede wszystkim brak zaangażowania, brak woli walki, brak jakiejkolwiek chęci. Słabiutko. I nawet ten Luka, którego tak chwaliliśmy, nie wyglądał za ciekawie. W sensie, że no, miał parę wyjść takich do przodu, gdzieś tam coś próbował, ale,
ale no jednak cała drużyna widać było, że coś nie gra. No tak wyglądali trochę jakby przyszli przespacerować ten mecz, że jednak woleliby usiąść przy stole, przy sałatce czy przy barszczyku i no woleliby spędzić święta z rodziną. Wokół meczu, czyli taka nasza już stała rubryczka. Po spotkaniach spróbujemy wynaleźć najciekawsze wpisy na mediach społecznościowych. Zazwyczaj jest to właśnie Twitter i tak użytkownik Kuba Żywko napisał, czy tylko Blaka miał XG wynoszące 0,00, a Ekstra Stats odpisali mu tylko z zaokrągleniem. U nas wszystkie strzały z dalekiego dystansu to po prostu jedna strefa, więc jakaś próbka już jest w bazie. No to jest takie podsumowanie. Janek mi tutaj pisze, że za 15 minut do nas dołączy, także akurat mamy czas sobie dokończyć to, co myślimy na temat meczu z Puszczą Niepołomice, pogadać pewnie chwilę o tym, co sądzimy o meczu nadchodzącym z Rakowem i gdzieś tam jeszcze odpowiedzieć na wasze pytania z czatu, co tam jeszcze po tym meczu. To akurat statystyki, które ty mi, Rafał, podesłałeś. Najwyższa celność podań Rafa Rossi, najwięcej podań Luka, najwięcej kluczowych podań Luka, Lisandro Semedo, najwięcej udrynych driblingów, 7 zawodników, 1, najwięcej fauli Wagner Diaz, no tu nas to jakby nie myli. Nie dziwi wcale. Najwięcej strzałów Rafa Rossi, aż 4. No powiem ci, kurczę, nie przypominam sobie tych strzałów Rafy. No i właśnie, to były takie strzały do statystyk bardziej, bo te strzały w ogóle w żaden sposób nie zagrażały bramce, jak zresztą większość strzałów w tym meczu, może poza tym strzałem właśnie Dawida Abramowicza, no i Kobylaka, tak? A wszystkie pozostałe to takie były mizerne. Nawet ten strzał Roszy, który jest gdzieś tam w skrócie meczu, zarówno ten z główki, jak i ten, gdzie tam próbował dryblować między 4-5 obrońcami, no to one takie były chyba, kurczę, każdy by je obronił, nawet niezawodowy bramkarz. Dla mnie trochę też zaskoczeniem jest tam największa liczba odbiorów Bruno Jordão, 3, że on tak najlepiej czyścił. Wydawało mi się, że tam lepiej spisywał się Luizao, ale nie jest uwzględniony w tych statystykach. A propos Bruno Jordão, to taka jedna akcja mi się przypomina z tego meczu, która fajnie pobiegł z piłką z prawej strony, minął kilku rywali wzdłuż linii bramkowej, no ale niestety zabrakło tego chyba co najważniejsze w takiej sytuacji, a więc zimnej krwi, popatrzenia, gdzie są po prostu koledzy z drużyny i dokładnego podania piłki, a więc jedna z takich wielu sytuacji, która w tym meczu niestety w naszych szeregach się pojawiła. Czyli po prostu, no gdzieś tam niedokładność. Pytanie z czatu. Panowie, czy nasza kadra ma za mało piłkarzy, na których można zarobić w przyszłości? No i właśnie ciężko odpowiedzieć na to pytanie w tej chwili, bo na pewno klub chciał i nadal chce zarobić na Leonardo Roszy. Zobaczymy, co będzie z tą kontuzją. I myślę, że też perspektywą i jakby tutaj celem takim zatrudnienia i dania długiego kontraktu jest w pierwszej kolejności chyba Peglą, a w drugiej Bruno Jordão, to zawodnicy, na których klub gdzieś tam myślę, że mocno stawia, że oni jednak się odbudują w barwach Radomiaka i coś na nich będzie można zarobić. Na pewno no, nie w najbliższym okienku transferowym, ale być może już w styczniu. Pisze tutaj do mnie Darek, Dariusz Domagała, który często się pojawia u nas na Twitterze, zwłaszcza na rumach, że miałby kilka kwestii, to ja może do Darka zadzwonię i po prostu zapytam się, co i jak. Także Dariuszu, wiem, że nas słuchasz, po prostu do ciebie dzwonię, odbieraj i powiedz, co sądzisz na temat meczu. Mam nadzieję, że cię będzie dobrze słychać, a wydajcie znać w komentarzach, czy Darka po prostu. Cześć Darek, opowiadaj, jaka jest twoja optyka po meczu z Puszczą Niepołomice. No witam wszystkich. Optyka jest chyba taka sama, mniej więcej jak tutaj wasza i większość osób na Twitterze. Zaskoczyło mnie faktycznie brak zaangażowania przede wszystkim naszego zespołu i gdzieś tam jeden tutaj ze słuchaczy zapytał się, żeby zadać się pytanie, co z tym zaangażowaniem.
myślę, Rafał, że faktycznie to będzie dobre pytanie. Ja natomiast powiem tak, zaskoczyło mnie troszkę zmiana Jakubika w przerwie. Może sama zmiana, no powiedzmy okej, nie błyszczał gdzieś tego, ale nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ustawienie inne Jakubika i Grzesika w drugiej połowie. Czy to było postawienie, że tak powiem, trenera już na inną taktykę, bo Jakubik w pierwszej połowie bardzo często, zresztą w tych meczach dwóch czy trzech, w których grał, schodził bardzo często do środka z boku i tam, no ja przynajmniej nie pamiętam Jakubika, który by tam oddawał ileś strzałów ze środka boiska, jeżeli już to ze skrzydła nie było z tym problemów, natomiast ze środka on w ciągu tych dwóch, trzech meczów oddał parę strzałów, co jak na niego to jest wynikiem niesamowitym. Natomiast on w pierwszej połowie schodził do środka, natomiast Grzesik już nie. Grzesik pilnował obrony, Grzesik pilnował tego swojego prawego skrzydła. Nie wiem, z czego to wynikało, czy z ustawienia trenera, że tak sobie życzył, czy z predyspozycji zawodnika. To taka moja uwaga. Co do Wagnera, to faktycznie nie jest to zawodnik, który nam coś wnosi. Natomiast no, jeśli chodzi o młodzież, ja tutaj no, prywatnie gdzieś Grzegorz pisaliśmy, że ja w meczu z Rakowem postawiłbym od początku już na Okoniewskiego zamiast na Żardera. To fakt, że tak jak wcześniej ci nasi napastnicy, zarówno Rosza, Żardel, Okoniewski są tłamszeni przez dwóch, trzech obrońców przeciwnika. No ale niestety taka jest rola napastnika. Trzeba się do tego przyzwyczaić. Oni muszą się gdzieś ogrywać. Nie wiem, nie liczę na jakiś sensacyjny wynik z Rakowem. Więc myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby trener postawił na Okoniewskiego od początku. W środku Leo. Też Rafał tutaj mówi, że no, ma swoje lata i tak dalej, ale spójrzmy na cały nasz zespół. Ta nasza obrona, jak wyjmiemy Wózkowicza, to ma średnią 32-33 lata, łącznie z Jakubikiem, z Grzesikiem, z Rosim, z Abramowiczem. To są zawodnicy po 30. Nie wiem, co będzie w następnym sezonie z linią obrony i z naszą drużyną. Myślę, że będziemy jeszcze na ten temat rozmawiali, ale to faktycznie troszkę, że tak powiem, patrzę z przerażeniem w ten przyszły sezon, bo nie widać zawodników, którzy by tam, no powiedzmy, byli obiektywani pod kątem następnego sezonu. Powiedziałeś, Rafał, też, że bałeś się użyć tego słowa, że trener Kędziorek jest troszkę wypełnia, że tak powiem, wolę zarządu i tak dalej. Ja myślę, że tak to trzeba nazwać po imieniu. Myślę, że składy są ustawiane troszkę pod kątem Oktawiana i zarządu, że gdzieś tam ci panowie, ściągając takich, a nie innych zawodników, czasami się udaje, no, powiedzmy, za małe pieniądze, liczą na jakieś większe zyski i to bardzo szybko. Trudne zadanie trenera, trudne zadanie mieli też poprzedni trenerzy, z tego co wiem, żeby przeciwstawić się takim naciskom. Trener Kędziorek jest początkującym trenerem i na pewno ciężko mu się tutaj przeciwstawić takim naciskom ze strony swoich pracodawców. No mówię, myślę, że tutaj zrobicie też taki program pod kątem przyszłego sezonu. Na pewno, ale na pewno coś takiego sobie zrobimy, ale to myślę, że już jak się liga nam zakończy. Właśnie, dlatego nie chcę tego tematu, tak podsumowanie, poruszać, ale no mówię, generalnie no mecz zawiódł, chociaż powiem szczerze, że pod kątem wyniku jakoś mnie specjalnie nie zawiódł, bo gdzieś tam oczywiście miałem nadzieję, mocno wierzyłem w to, że przywieziemy stamtąd 3 punkty, ale realnie patrząc, raczej patrzyłem, że ten jeden to będzie fajnym punktem. To tyle, tak mówię na szybko ode mnie, panowie. Dzięki. I wszystkich pozdrawiam. Dzięki bardzo, Dariusz. Pozdrawiamy i do usłyszenia następnym razem. Trzymaj się, cześć. Darku, ja się tak jeszcze tylko odniosę na gorąco do kwestii tego napastnika. No, jesteśmy w ciężkiej sytuacji po kontuzji Roszy i no, został nam tak naprawdę z takich nominalnych napastników w tej chwili
Żardel i Okoniewski. Sam trener ostatnio mówił, że Okoniewski troszeczkę go rozczarował. My pewnie widzieliście na ostatnich tygodniach na stronie pod Gojomnikiem. Przeprowadzaliśmy relacje, gdzieś tam byliśmy na meczach rezerw. No i Okoń rzeczywiście jakby... Nie chcę krytykować Krystiana, ale jakbym mógł coś tam gdzieś zasugerować, to bardzo dobrze prezentował się Kuba Podsiadły. To jest 22-letni chłopak, napastnik, taka typowa, dosyć dobrze zbudowana, mocna dziewiątka. On w dwóch meczach tych rezerw teraz strzelił 3 bramki. W poprzedniej rundzie też strzelił kilka bramek. Musiałbym dokładnie sprawdzić ile, bo jakby nie przygotowałem tej statystyki. Ale czy w kwestii takiego deficytu napastników nie byłoby może wskazane, żeby ten zawodnik przynajmniej pojawił się na treningu? Być może, no nie będzie się nadawał, być może to jest jednak piąta liga i tam strzela, a nie jest zawodnikiem na ekstraklasę, ale być może warto by dać młodemu chłopakowi szansę, sprawdzić go. No czasami takie nieoczywiste wybory, takie nieoczywiste sytuacje rodzą szansę dla zawodnika, możliwość pokazania się, możliwość wskoczenia do składu, być może nie od początku, może na ławkę rezerwowych, może gdzieś coś z tego wypali, no bo pod kątem napastników rzeczywiście w danej chwili no, jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji. Rafał, jeżeli możesz tutaj jeszcze przed sekundkę na jakieś pytanko, ja dosłownie na minutkę wyskoczę, tylko jedną wiadomość napiszę. Jestem dosłownie za 30 sekund, za minutkę i mam już też dla Was info, bo Janek do mnie pisał, że za chwilkę dosłownie będzie, także sobie podsumowaliśmy praktycznie cały mecz. Rafał tutaj na jakieś pytanie jeszcze odpowie. Janek zaraz wjeżdża i przechodzimy do tego tematu bardziej pozytywnego, tego tematu, o którym gada cała piłkarska mediowa Polska. Jestem za chwilę. Paweł G. na czacie. Naprawdę nie wiem skąd was tyle optymizmu, że tyle osób liczy na 3 punkty. Dla mnie przed meczem uważam 1 punkt za dobre osiągnięcie. Nie wiem, Pawle, czy odnosisz się do meczu z Puszczą, czy do meczu najbliższego z Rakowem. Jeżeli chodzi o mecz z Puszczą, to tak, jak najbardziej no jeden punkt nie jest złym osiągnięciem, zważywszy, jeżeli zerkniemy na to, jakie wyniki osiągali nasi poprzednicy, chociażby Legia czy Śląsk. A jeżeli mówisz o meczu z Rakowem, to ja jeden punkt wziąłbym w ciemno w obecnej sytuacji, bardzo, bardzo cenny punkt. Nigdy nie wiadomo, jak mecz się ułoży, może być lepiej, może być gorzej, ale jeden punkt przed meczem wziąłbym w ciemno. Panie Włodku, tak, rzeczywiście zapomniałem o Semedo też mógłby zagrać na dziewiątce. Uczciwie przyznam, że nie brałem tego rozwiązania jakby pod uwagę. Rzeczywiście tutaj może być taka sytuacja. Nie wiem tylko, czy któryś z naszych napastników, tu jest właśnie duży problem i duży dylemat, że wszyscy ci obrońcy Rakowa są bardzo rośli, mocni fizycznie i tu kogo byśmy nie wybrali, kogo byśmy w tej tam nie postawili, to na pewno będzie trudno. No i tutaj taka na koniec już od Ekstra Stats wpis. Pierwszego bramkarza w Ekstraklasie od bramki Adriana Lisa w meczu Warta Górnik Łęcza 6 lutego 2022 roku i jak Wojciech Prączek pisze 12 w całej historii Ekstraklasa. No i tutaj wypowiedziane, gdzieś tam wypisane, kto jeszcze takie bramki strzelał. Jedna z takich bramek, która padła w historii, ta ostatnia, strzelona przez Gabriela Kobylaka, była nie lada uciechą dla naszych kibiców, ale była z kolei małymi tarapatami dla naszego kolejnego gościa. Jest już z nami Janek. Cześć Janek, powiedz, jak się słyszymy, czy nas słyszysz, czy nas widzisz, daj znać. Dobry wieczór, ja was bardzo dobrze słyszę. A wy mnie słyszycie? Super. Jest okej, Rafał, jest okej. Cześć Janku, witamy serdecznie.
No i cześć, panowie, tutaj zaprosiliśmy sobie Janka, chcieliśmy porozmawiać troszeczkę, Janek, o tym, co planujesz, jak ta twoja podróż będzie odbywała, czy już jakieś tam rzeczy będziesz nam był w stanie zdradzić. Natomiast zanim przejdziemy do tego, to zapytam ja ciebie jeszcze, tak jak tutaj zawsze sobie rozmawiamy o Ekstraklasie, o tej ostatniej kolejce, co ciebie zaskoczyło, jeżeli chodzi o tą 26. kolejkę, czy był jakiś taki mecz, który szczególnie ci się spodobał, czy jakiś wynik specjalnie cię zaszokował i jakie są twoje typy, jeżeli chodzi o Mistrza Polski, ewentualnie o Spadkowiczów? Delikatnie wynik mnie zszokował jednak Jagiellonii, bo oglądając ostatnie mecze UKS-u, to nie wyglądało to tak źle. Tak samo jak Ruch Chorzów się ostatnio poprawił. Ale spodziewałem się, że Jagiellonia wygra, może nawet trzema bramkami, ale że będzie 6-0, to się nie spodziewałem. Mogło być nawet więcej, bo chyba dwie bramki były nieuznane, tak? Tak jest. No ale jednak ta czerwona kartka zrobiła też swoje. Jeden moment, który zapadł mi w pamięć po tej kolejce, to ciągle mam przed oczami, jak Luis Mata z Zagłębia kryje Mateusza Kupczaka z Warty. O głowę niższy Mata kryje Kupczaka i to mi tak właśnie zapadło w pamięć, gdzie tam jest Kopacz, Nalepa. Oczywiście nie... pomijając bramkę Gabriela Kobylaka, bo to jest oczywiste, że to mnie zaskoczyło. Wybieram takie mniej oczywiste rzeczy, no to ten Mata kryjący Kupczaka, to mi zapadło w pamięć na pewno. No właśnie, a jeżeli chodzi o bramkę Kobylaka, to czy już w pierwszym momencie myślałeś o tym swoim tweecie sprzed dwóch miesięcy, czy gdzieś dopiero po meczu ktoś ci o tym przypomniał, ty sam sobie o tym przypomniałeś, jak to było? No tak, pierwsza taka myśl, jaka mi naszła, to właśnie, że kiedyś coś takiego napisałem i gdzieś to jest i sprawdziłem, czy na pewno to jest, czy mi się to nie przyśniło. No i faktycznie było. Jeszcze trzy razy sprawdzam, czy to nie jakiś prima aprilis ze strony Flashscora, bo nie oglądałem meczu. No i jednak się okazało, że to nie prima aprilis, a prawdziwa sytuacja, którą potem widziałem na powtórkach w Canal Plusie. I no ciężko mi było w to uwierzyć, bo no taka sytuacja to jeszcze bym jakoś mógł w to uwierzyć, jakby było 0-0, 1-1 i 98 minuta i rzut rożny dla Radomiaka. To bym jeszcze zrozumiał, że Gabriel wchodzi w pole karne, ale że wali piłkę 80 metrów, a Oliwier Zych nie chce jej bronić, bo wydaje mi się, że nie chciał jej obronić, to no tego się nie spodziewałem. No i właśnie, jakie są twoje plany dotyczące tej wyprawy? Czekaj, Rafał, bo ja tutaj mam naszykowaną dla naszego gościa dwie takie sprawy. Zrobiłem mały research, nie będę tutaj kłamał, Janek, sprawdzałem, gdzie grasz, sprawdzałem, co robisz. LZS Żabno, pozdrawiamy tutaj całą ekipę Aklasowicza. Widziałem, że ostatni mecz wygrany, tutaj też oczywiście naszykowałem, wszystko wiem. Janek, ty tutaj słyszałem, pozycja obrońcy, stoper, ale też możesz grać na bokach obrony. Generalnie już parę dobrych lat grasz w klubie, ale i słyszałem, że też od klubu, że trenowałeś młodzież w Żabnie. Jak to tam było? Tak, przez pewien czas trenowałem, jednak obowiązki, praca i różne obowiązki poza, no nie mam tyle czasu, co bym chciał, no. Wiesz, fajna była zabawa, nieraz ciężko, bo to jednak dzieci, ale mimo wszystko było fajnie widzieć, jak mają radość z tego grania te dzieciaki. Chociaż nie zawsze było łatwo. Jeszcze chciałbym dodać, co do tego, w ostatnim meczu zszedłem w około 70 minucie, gdzie przegrywaliśmy 2-0 i za mnie wszedł Bartek Hołody i zrobił dwie asysty, więc to chyba definiuje moje granie w klubie, że zawodnik, który wchodzi na mnie za 20 minut, robi dwie asysty. Słuchaj, ja jeszcze do tego wszystkiego na tyle się przygotowałem, widziałem bramkę twojego kolegi i tutaj patrzymy właśnie, bramka jednego z twoich kolegów na 1-1, potem bramka na 2-1, no i Żabno tutaj z trzema
trzema punktami. Generalnie dobrze zaczęliście wiosnę, 4 punkty w 2 meczach, także można troszeczkę odetchnąć. A jaki cel jest przed wami w tym sezonie? Spokojne utrzymanie, bo widziałem, że generalnie jesteście Beniaminkiem, tak? Także chyba taki spokojny być w tabeli. I... Tak, no raczej oczywiście prezes z trenerem raczej woleliby górną część tabeli, najlepiej pierwszą czwórkę. Ale myślę, że środek tabeli to też będzie dobry, jak na pierwszy sezon to też będzie dobry wynik. Fajnie, że oprócz Twittera, oprócz oczywiście takich spraw gdzieś tam tutaj medialnych, zajmujesz się piłką na co dzień, grasz w piłkę, też kręci cię, jest to twoja pasja, takich ludzi w piłce po prostu jak najwięcej. Janek, no to powiedz nam teraz troszeczkę też o tych twoich planach. Czy już coś więcej wiesz na temat tej twojej podróży, kiedy dokładnie wyruszasz i jaką trasę wybieracie? No to tak, wyruszyć planujemy 25 kwietnia w okolicach godziny 7, 8, bardziej bliżej tej 8 godziny pod stadionu Wisły Sandomierz i najpierw planujemy do Ostrowca Świętokrzyskiego. Okay. Tam jeszcze szukamy jakiegoś noclegu, ciągle się rozglądamy. Do Ostrowca Świętokrzyskiego, do Iłży, jeśli się nie mylę, taka miejscowość jest. I tam już mamy, dzięki uprzejmości Piotrka Sikory, pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiamy Piotrka, znamy, szanujemy, lubimy. Mamy gdzie spać dzięki temu. Jeszcze nas zaprosił w piątek na mecz Ekstraklasy do siebie do domu, więc na pewno skorzystamy. I potem z Iłży już prosto do Radomia i tam też nocleg mamy zapewniony, bo w Radomiu jest mój znajomy, wieloletni znajomy, Filip, którego też pozdrawiam. No i tam już spokojnie przeczekać tą sobotę, odpocząć i w niedzielę 12:30 na Struga 63, jeśli dobrze pamiętam. Bardzo dobrze. I jeszcze po drodze planujemy też nie taki prosty marsz, jak najszybciej, wiadomo, że to też jest ważne, żeby jednak zdążyć. I chcemy jeszcze odbić lekko trasę, jak będzie okazja, żeby zobaczyć jakieś stadiony z czwartej ligi, z czwartej, z okręgówki, z A-klasy, z B-klasy, pokazać je na Twitterze, na Instagramie, teraz na X-ie i na Instagramie, żeby pokazać różne obiekty, bo na tych niższych ligach z własnego doświadczenia wiem, że są ciekawe obiekty, są ładne, są kartofliska i naprawdę można się pośmiać, można pozazdrościć. No tutaj właśnie pokazałem na slajdzie jednym taką trasę, która jest pokazywana najczęściej przez Google, czyli prowadząca właśnie przez Ożarów aż do Skaryszewa. Natomiast ta trasa druga, o której właśnie Janek tutaj wspomniał, przez Ostrowiec Świętokrzyski do wspomnianej Iłży, kończąca się też na Skaryszewie. Także fajnie też sobie to też zaplanowaliście, że nie gdzieś tam... tylko chodzenie, ale też planujecie zwiedzić kilka obiektów po drodze, zatrzymać się trochę, pozwiedzać lokalnych po prostu obiektów, posmakować troszeczkę tej piłki na niższym wymiarze ligowym. Jeżeli słuchają nas ludzie z Ostrowca Świętokrzyskiego, no to tutaj apelujemy do tego, żeby do Janka się odezwać w sprawie noclegu. Myślę, że ktoś się na pewno znajdzie. A jeszcze Janek, ciebie zapytam, bo widziałem tam na Twitterze, że sporo ludzi się też do ciebie odzywa, chcą po prostu dołączyć do tej twojej wyprawy. Wiem, że idzie z tobą twój brat, to tutaj może kilka słów na temat brata byś powiedział, ale też, i czy twój brat też chyba gra w piłkę, z tego co słyszałem? I powiedz mi jeszcze właśnie w drugim pytaniu, tak, jak to jest z tymi ludźmi, którzy do ciebie dołączają? Ilu ludzi do ciebie pisało, na ile osób się zdecydowałeś i jak to będzie wyglądało? A może ktoś na trasie jeszcze dotrze? Właśnie pisało parę, chyba cztery, czy od 4 do 6 osób napisało taki komentarz. Napisałem pod innym, że za parę dni będzie taki post, żeby śledzić, no, że będzie tweet, właśnie żeby zebrać tych ludzi wszystkich w jedno miejsce najlepiej. Na Twitterze oczywiście, nie,
tam na mapie, tylko żeby na Twitterze zebrać ich pod jeden post i sprawdzić, skąd są, czy naprawdę chcą się też tego podjąć, bo wiem, że jeden z użytkowników jest z Tarachowic, jeden jest chyba z Krosna albo z Kraśnika. No to też no muszę mieć pewność, że też chcą iść, bo to na pewno też nie będzie łatwo dla kogoś, kto nigdy nie robił takiej trasy. Nawet z tych Starachowic to jest pół drogi już, pół drogi krócej. To też nie będzie proste, ale jak będą na pewno chętni, dadzą mi do siebie numery, będziemy w kontakcie i dadzą mi znać, że chcą i będą czekać w danym miejscu, to na pewno możemy pójść wszyscy razem. Trzeba by tutaj Rafał poinformować chyba Wadze Radomiaka, żeby stale monitorowały X-a, bo jak się okaże, że zrobi się tam grupa kilkuset osób, to żeby kurde nie zabrakło biletu. No właśnie, Janku, czy ktoś z klubu kontaktował się z tobą w kwestii tej wyprawy, biletów, nie wiem, jakichś innych sytuacji związanych z meczem? Tak, Radomiak oczywiście udostępnił post na swoim profilu na X-ie. Kontaktował się ze mną też rzecznik, wymieniliśmy dwa zdania, jesteśmy w kontakcie i będziemy się kontaktować jeszcze bliżej spotkania, bo to jeszcze 2,5 tygodnia, więc nawet więcej, 3 tygodnie, to nie ma co też wybiegać do przodu. A komu zamierzasz kibicować w tym meczu? No, Gabrielowi, oczywiście. Super, a czy miałeś już okazję porozmawiać z Gabrielem, albo jakoś, nie wiem, na zaproszenie któregoś z czatów? Nie, okej. Okay. Nie, jeszcze nie. Z tego co wiem, Gabriel musi się skupiać też na swojej pracy, no nie może, musi być skupiony, więc nie wymagam od niego, żeby się ze mną kontaktował. Tak, dokładnie, tym bardziej, że Radomiak gra w piątek mecz z Rakowem Częstochowa, więc na pewno... Tak, tym bardziej, że miał, ciężki początek rundy, czerwona kartka, potem parę bramek wpuszczonych i w końcu zaczyna to iść na dobre tory. Na tyle samo bramek, chyba co... Kurczę, nie pamiętam... Połowa zawodników w lidze, tak. Niż Juan Munoz chyba też ma jedną bramkę, więc mają tyle samo. Mów. Wiem, że jesteś graczem właśnie fantasy i chciałem zapytać jakieś twoje największe osiągnięcie, tak, nie wiem, liczba punktów, może wygrana w którejś kolejce, jak to wygląda, czym się można pochwalić. Też nie gram długo, bo to dopiero od poprzedniego sezonu, ale jakieś większych sukcesów raczej nie miałem, bardziej w takiej lidze ze znajomymi, gdzie jest nas tam 33, właśnie w ostatniej sezonie zdobyłem drugie miejsce i też to mój taki mały sukces, tak, 33 graczy. Pierwszy miał ponad 1200 punktów, chyba i miałem 1194 czy tam 6. No i może mój sukces taki to był, że pod koniec, w ostatniej 3 kolejki zaliczyłem niezły comeback, bo postawiłem między innymi na Pedro Henrique. Wszyscy go sprzedawali pod koniec, bo forma spadła, ja na niego postawiłem. I chyba jeszcze na Kacpra Chodynę i pana Grzybka z Zagłębia, Mateusza chyba, nie pamiętam imienia. Znamy Mateusz. Znamy, były piłkarz Radomiaka. Tak, tak. Bardzo fajnie pod koniec zapunktowali i no co mi pozwoli awansować. W tej kolejce akurat w bieżącej spadłem o 400 miejsc prawie, bo no, oprócz trafienia Antoniego Klimka, którego sobie kupiłem przed tą kolejką, no to raczej bez szału. Kochalski też solidnie, bo remis, obroniony strzał, czyste konto. No a tak to bez szału.
Ja tutaj mam kilka pytań od naszej redakcji. No, wspomnianego nie będziemy tutaj ukrywać, że Piotrek Sikora jest częścią naszej ekipy pod Gołębnikiem. Piotrek Sikora, który zaproponował ci tutaj między innymi nocleg. Piotrek, właśnie kilka takich pytań do ciebie ma. Niektóre z nich już poruszyłeś, ale czy masz jakieś pewne punkty na twojej trasie do Radomek, gdzie definitywnie wiesz, że będziecie się zatrzymywali? Czy masz już jakiś taki... Na pewno tam będziemy. Oprócz wiadomo tej Iłży wspomnianego Ostrowca. Czy już macie jakiś wybrany stadion, czy... Nie, jeszcze do tego, jeszcze się nie zastanawialiśmy. Oprócz stadionu w Iłży, stadionu w Ostrowcu, nawet nie za bardzo wiemy... No mój brat bardziej tam wie, że będziemy iść chyba przez Wilczyce. Taka miejscowość chyba. No jeszcze nie patrzyliśmy na to też tak. Ja pracuję... On też jest zajęty i no dopiero minęły 3 dni od tej całej akcji, no też wszystkiego tak szybko nie możemy zaplanować jeszcze. Nie, no pewnie. Czy podczas tej wycieczki planujesz oglądać piątkowe i sobotnie mecze Ekstraklasy? To jest ciekawe pytanie, czy masz w telefonie apkę i będziecie sobie oglądać? No chyba, że gdzieś na postojach, to w sumie na postojach myślę, że nie będzie. A myślę, że jak będzie słońce świeciło ostro, to na tym telefonie tak będzie mało widać, więc postawię chyba na jakąś relację audio, na FlashScore są takie, więc może pozwolę sobie na słuchanie i u tego Piotrka, który nas zaprasza, to na pewno może i oba mecze uda się oglądać. Tutaj Rafał pytał cię, komu będziesz kibicował podczas meczu Radomiak Zagłębie, ale Piotrek pyta dalej. Sprawdziliśmy i wiemy, że w Lotto Fantasy masz w składzie obrońcę Zagłębia i Piotrek pyta, czy może zdążysz go zamienić na przykład na Wózkowicza do tego meczu? Na Wózkowicza, no... Jestem takim graczem, który jak robi się hype na jakiegoś zawodnika, stara się go nie kupować, bo może w tej kolejce słabo... Tak, może w tej kolejce akurat słabo zapunktuję. Ja jak postawię na innego zawodnika, to akurat on zapunktuje. Tak miałem z Klimkiem i właśnie 1% graczy chyba miał tego Klimka i dobrze zapunktował. No teraz z tym Matą się nie udało. No zobaczymy. No. Jeszcze nawet zapomniałem, z kim Zagłębie gra w tej kolejce. Żartuję. Dajcie nam znać w komentarzach, jeżeli macie pytanie jakieś do Janka. Ja jeszcze tutaj mam 2 pytania do ciebie. Piotrek pyta, czy dasz się namówić na jakiś krótki wywiad podczas podróży, może na przykład na zamku w Iłży? Czy znajdziesz czas na wywiady? O, to jest dobre pytanie. Chyba mogę zdradzić taką informację, że dwie duże firmy do mnie napisały, że chcą zrobić materiał z tej, one nazwały to wyprawą. Okej. No i jesteśmy w stałym kontakcie, co z tego wyjdzie, zobaczymy. No i na razie pozostaję przy tym. No pewnie coś się uda, bo będzie też dużo wolnego czasu. Nie będę mógł prowadzić ciągle transmisji live, bo nie mam takiego sprzętu, ale myślę, że tam krótkie, na jakąś godzinkę, żeby odpowiadać na pytania, czy pokazać coś ciekawego i też pozbieram pod jakimś postem pytania po prostu i może w filmiku jakimś krótkim na Instagramie i na X-ie na to odpowiem. No i ostatnie pytanie, Rafał, tylko przeczytam jeszcze od nas. Profil którego zawodnika Radomiaka szczególnie pasuje ci do gry fantasy? I tyle ode mnie w naszych pytań. Później Rafał. Profil piłkarza. Długo się czaiłem na Dawida Abramowicza, przez to, że w tamtej rundzie miał najwięcej celnych wrzutek. Albo w czołówce był, bo nie wiem, chyba Grosicki miał więcej wrzutek celnych. Poza tym mocne wyrzuty z autu, czasem lepsze są te wyrzuty z autu niż wrzutka nogą. I chyba ten Dawid Abramowicz. Janku, a ja mam pytanie, czy cały ten rozgłos to zaskoczył cię bardzo, bo wiem, że byłeś i w kanale sportowym i dzisiaj gdzieś tam ukazało się twoje zdjęcie i krótki wywiad z tobą w Fakcie. Nawet chyba w komentarzu na Twitterze napisałeś, że poświęcili ci więcej miejsca niż Josue i bodajże jakiemuś innemu zawodnikowi, więc Jagiellonii. Tak,
chciałem wiedzieć, jak bardzo cię zaskoczyła ta sytuacja, jak zaskoczył cię rozgłos. No i tu jeszcze usłyszeliśmy, że kontaktowały się z tobą jakieś firmy, które gdzieś tam chcą przeprowadzić relacje. Tak, no właśnie, aż sam się zdziwiłem, że takie dwie duże marki się zajęły tym. Jedna nawet, która ma współpracę międzynarodową z Arsenalem Londyn nawet współpracuje, więc to mnie totalnie zszokowało. A poza tym, no jeszcze trzy dni temu, jak coś napisałem na Twitterze, to wyświetlało, to miał zasięg 280 osób. No. Nagle wrzuciłem jeden, który też nie wiedziałem. Myślałem, że może tam z 1000, 10 tysięcy, bo to taka no, ciekawostka śmieszna, że akurat gdy to napisałem, to w tej rundzie musiał strzelić bramkarz. No a tu nagle z dnia na dzień, teraz chyba jest około 450 tysięcy zasięgu pod tym postem, no i straszne się zamieszanie koło tego zrobiło. Dziennikarz właśnie z Faktu do mnie napisał jako pierwszy. No i chyba ten właśnie w ogóle ten materiał, który napisał Fakt, to jest taki najbardziej taki rzeczowy, bo tam niektórzy pisali, że jestem z kompletnie innej miejscowości, z której jestem. Albo że to Lotto Fantasy Ekstraklasa napisała ten post, który tak się rozniósł, a to ja sam go udostępniłem. No ale generalnie to jestem w szoku właśnie, bo 6 czy 7 artykułów o tym. Dzisiaj zadzwonił też do mnie dziennikarz Eurosportu. No i ten kanał sportowy i meczyki udostępniły mój post. No, zamieszanie się okropne koło tego zrobiło i jeszcze czasem przytłaczające. Właśnie miałem się ciebie pytać, czy to potrafi być męczące, chociaż no wiadomo, to gdzieś tam dopiero początek, ale czy odczuwasz lekkie zmęczenie pikającym telefonem? No delikatnie tak, bo no, mógłbym oczywiście wyłączyć powiadomienia z X-a. Ale też czasem coś ciekawego napiszą ludzie, a jak mi to zniknie w morzu powiadomień, no to tego już nie znajdę. Więc wolę mieć te powiadomienia włączone, no ale tak, to jest trochę jest to przytłaczające. I niektórzy na przykład, nie chcę przekręcić nazwiska, ale ten taki młody dziennikarz z Podkarpacie Live, Marcel Kowalczuk, chyba Marcel Kowalczuk się nazywa, jak przekręciłem nazwisko, to przepraszam, też wysłał zapytanie o krótki wywiad i już miałem taki natłok tych zapytań, że przepraszam, ale powiedziałem mu, że zrobimy to w przyszłym tygodniu, albo na weekendzie, albo w przyszłym tygodniu, bo po prostu no, trochę za dużo tego i też nie chcę mówić w każdym wywiadzie tego samego, bo za tydzień może dojść parę nowych rzeczy do powiedzenia, więc... No, tym bardziej doceniamy, że poświęciłeś nam tutaj troszkę swojego czasu i bardzo, bardzo dziękujemy ci. Janek, na sam koniec, jeżeli chciałbyś może o coś nas zapytać, ewentualnie zapytać kibiców z Radomia, bo widziałem też, że na twoim miksie pojawiały się takie wpisy, no, gdzie tam dobrą sodówkę w Radomiu wypić i tak dalej, więc jeżeli masz jakieś pytanie, które chciałbyś zadać, moglibyśmy służyć Radom, to teraz jest twój czas. O, chyba teraz nie mam takiego pytania, chociaż może szybko wymyślę w parę sekund coś. Nie, no chyba nie mam, ale mam jedno pytanie. Czy ta trybuna za bramką taka śmieszna, mnie trochę śmieszy, tam się parę tygodni temu, jak był mecz Radomiaka z Jagiellonią, właśnie zobaczyłem tą trybunę, zrobiłem screena i wstawiłem, że bardzo fajna trybunka. Czy ta trybuna za bramką, ona jest, czy ona działa, czy tam można siedzieć? Rafał. Nie, niestety ona nie działa. Była przygotowywana jako trybuna gości, ale jakby w trakcie rozpoczęcia prac przygotowywania trybuny gości takiej tymczasowej, miasto dostało dofinansowanie z bodajże Polskiego Ładu, w każdym bądź razie dostało dofinansowanie w wysokości 30 milionów złotych. Właśnie zakończył się przetarg na budowę już docelową, zamknięcie całego stadionu.
Najprawdopodobniej w ciągu najbliższego miesiąca będzie wyłoniona firma, która będzie wykonywała i w ciągu 27 miesięcy, no teraz to już 25, bo to 27 miesięcy było od momentu złożenia jakby ofert, powstaną już dwie trybuny pełne za bramkami, stadion będzie za dwa lata będzie zamknięty. Aha, no to chyba na teraz nie mam, zmęczenie też bierze górę i chyba już nie wymyślę żadnego ciekawego zapytania oprócz polecenia dobrej knajpy w Radomiu. Ja osobiście polecam Split. To jest taka kręgielnia, restauracja. To nie reklama lokowana. To nie reklama, tylko tak po prostu z miejsca pierwsze co mi przychodzi do głowy. Dobra, Janek, nie zatrzymujemy cię zatem. Dzięki bardzo za dzisiaj, za to, że wpadłeś. Życzymy wszystkiego dobrego, powodzenia w przygotowaniach, powodzenia w samej podróży i z niektórymi pewnie gdzieś tam zbijesz piątkę pod stadionem czy właśnie na stopie Wiłży. Także dzięki bardzo za dzisiaj. Dzięki bardzo, na razie, cześć, trzymajcie się. Cześć. No, także tutaj parę fajnych słów od Janka i też przygotowania. Fajna zajawka i też przykład na to, że kreatywność jest jak najbardziej wskazana w dzisiejszych czasach i jak w zasadzie dzieło przypadku, tak? Bo ten Janek być może nieświadomie taki post sobie rzucił, być może świadomie, ale nie spodziewał się, że aż taki to będzie miało wydźwięk. Zresztą to też mówił w którymś z wywiadów, że pewnie gdyby to tak nie poszło, wiesz, głośno po prostu w media, to może nawet przeszłoby to bokiem i po prostu gdzieś tam do całej akcji by nie doszło, ale no to, że to gdzieś poszło za tym gdzieś setki tysięcy wyświetleń na Twitterze, to sprawiło, że cała akcja się odbędzie, pisze o tym cała Polska i fajna taka akcja, myślę, że też dodaje kolorytu całej naszej nieraz szaroburej ekstraklasie, ale i też gdzieś tam Radom pojawi się w mediach, Radomiak pojawi się w mediach w takich fajnych barwach. Dokładnie, fajnie, że częścią jakby tego medialnego szumu, taką pozytywną częścią jest sam Radomiak i miejmy nadzieję, że Janek dotrze bez żadnych przeszkód na mecz z Zagłębiem i że to będzie zwycięski mecz Radomiaka. 3 minutki, myślę, jeszcze pogadamy, akurat nam się to zamknie takim naszych standardowej półtorej godzinki. No to Rafał, mecz z Rakowem w piątek, mało odpoczynku, mało czasu, żeby się gdzieś tam poskładać po tym meczu z Puszczą Niepołomice, nieładnie mówiąc. I teraz tak, czego się tutaj spodziewać po tym meczu z Rakowem, bo na pewno będzie to ciężki bój, na pewno przyjdzie Raków, który zdaje sobie sprawę, że ma nóż na gardle i po prostu jeżeli chce walczyć o mistrza Polski, to musi w każdym meczu już po prostu grać o 3 punkty i nie może sobie pozwolić na kolejną stratę. Jakiego Radomiaka ty się spodziewasz w piątek? Wycofanego czy jednak trochę podrażnionego tymi Niepołomicami, starającego się narzucić swój styl gry? Znaczy, ciężko mi powiedzieć, czego można się spodziewać po takim meczu, po tak krótkim okresie czasu i po tylu absencjach w pierwszej jedenastce. Mogę powiedzieć, czego bym oczekiwał. Oczekiwałbym przede wszystkim większego zaangażowania, większej woli walki i takiej agresywniejszej w sportowej sensie, agresywniejszej postawy naszej drużyny. A myślę, że ten mecz no tak będzie, przynajmniej na początku, będzie mocno zachowawczy z naszej strony, a jak to będzie wyglądało w trakcie meczu z upływającymi minutami, no to wszystko zależy, kiedy stracimy i czy stracimy bramkę. No pamiętam ten pamiętny mecz z Rakowem, kiedy straciliśmy gola bodajże tam w 15 sekundzie meczu i potem już cały mecz no, się ułożył, zakończył się 1-0, więc mam nadzieję, że tutaj albo nie stracimy gola, albo stracimy go jak najpóźniej. Ja osobiście jeden punkt remis wziąłbym w ciemno.
No chyba to jest najlepsze podsumowanie tego, jak to wszystko wygląda. Ja też spodziewam się bardzo ciężkiego meczu i też mam taką nadzieję głębokie i jestem nadziei, że po prostu trener zamieni sporo słów z chłopakami na tygodniu, popracują nad tą koncentracją, na tym, żeby po prostu nie stracić za szybko bramki, bo potem to jakby determinuje cały przebieg spotkania. No nie będziemy się tutaj oszukiwać, że sobie z aktualną dyspozycją strzelecką, brakiem Leonardo Rossi, tym, że będzie grał prawdopodobnie sam Żardel, to ciężko mi sobie wyobrazić, że jesteśmy w stanie strzelić więcej niż jedną bramkę Rakowowi, także może troszeczkę bardziej zachowawczo, a kto wie, może trener tutaj pokombinuje też z ustawieniem w końcu, bo jednak słyszeliśmy sporo w tamtym tygodniu, zresztą trener też mówił na konferencji, chwalił Mateusza Cichockiego, może tutaj jakiś Rafał zmiana i gra trzema stoperami i wahadłowymi, troszeczkę pokombinowanie w środku pola, no na pewno będzie to ciężka sprawa, też pamiętajmy, że nie mamy Rafała Wolskiego, tak, także ewidentnie nam tutaj człowiek kolejny od kreacji znika, zostaje nam praktycznie jedyny biedny Bruno Jordão, którego tutaj tak mocno krytykujemy, zresztą słusznie, także będzie to ciężki mecz i kolejny orzech do zgryzienia dla trenera Kędziorka, ale zobaczymy, czas oczywiście pokaże. Przed nami konferencja prasowa przed tym meczem i powoli będziemy myśleli sobie też już o tym piątkowym spotkaniu. Myślę, że chyba wszystko, co mieliśmy powiedzieć, to dzisiaj Rafał już powiedzieliśmy, no chyba, że coś jeszcze ty masz do dodania, jakieś przemyślenia na koniec. Myślę, że na dzisiaj to wszystko. Za parę dni pewnie spotkamy się po meczu z Rakowem. Miejmy nadzieję, że w lepszych nastrojach. I co? No, zapraszamy wszystkich na stadion, tak? Wypełnijmy, zostało tam jeszcze parę miejsc, więc wesprzyjmy drużynę na Struga. Zróbmy kolejny sold out i wszyscy na Struga. 680 biletów w puli. No, to jest do zrobienia. To jest do zrobienia. Także słuchajcie, wszyscy na stadion. Dopingujmy, ten zespół naprawdę potrzebuje w tym momencie, w trudnym momencie naszego dopingu. Tyle z naszej strony. To była kolejna audycja Pod Gołębnikiem TV. Ze mną był dzisiaj oczywiście Rafał Jączyk. Rafał, dziękuję serdecznie. Dzięki Grzechu, pozdrawiam wszystkich słuchaczy i dziękujemy za spędzony z nami czas i zapraszamy na kolejną audycję. Do usłyszenia, trzymajcie się i spokojnej nocy.